Nie, zepsułeś. Uwaga, ja to muszę zrobić. Dobry system, jak widzicie, to jest kolejny odcinek Wiejskiej Chaty. Nie będę liczył, który to jest odcinek. Napierdalam Freddy'ego Fazbear'a od tyłu. I to, co on robi tym wszystkim dzieciom. Nie no, on jest tym dzieckiem, które zostało zabite. Nie wiem, pierdolę historię FNAF'a, nie lubię jej. Wszyscy się jarają, a ja to mam gdzieś. Trochę Wiejskiej nie było na moim kanale, jak tak w sumie myślę nad tym. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Może kiedyś, nie wiem, póki co po prostu trzeba czekać na zmiany wiejskiej, w sensie naprawy i tak dalej. Do dziś czekamy. Potwierdzone info. Mógłbym zapowiadać kolejną próbę zmiany, ale wiadomo, że to może się nie udać, więc nawet nie będę nic mówił. Tak na wszelki wypadek, bo potem będzie, że Luigi kłamca i tak dalej. Wiesz, jak to jest. Wiesz. Nie wiem. Się ruszy, ale... Rekin się jutro ruszy, ale jeśli będziemy go to dręczyć, nie? Miałeś na myśli właściciel serwera. Tak. Dokładnie. Właściciel serwera. Nikt wie kto to, więc... Nikt nie wie kto to, dokładnie. Większość wie. Zamknij pysk. Nikt nie musi wiedzieć. To nie wiąże wam do ciebie. A właśnie, chwila. Stop. Przecież to jest... W sumie jak tak pomyśleć, to nic, ty nie wrzucisz tego jutro w moje urodziny? No. Tak, urodzinowy. Ej, to chwila, czy dałoby się coś zrobić? Trzeba rok temu zrobiłem, śpiewałem 100 lat. Trzeba by coś było fajnego wymyśleć. Macie szybko jakiś pomysł? Taki na szybko, co można zrobić? W okazji urodzinowego odcinka. Mieć prezenty i 100 lat. A to może ja mam pomysł, może wy mi zaśpiewacie 100 lat. Może dacie radę. Giveaway VIP-a. Może by. W sumie? Giveaway Weapon. W sumie? To nie jest takie głupie. Co myślicie o giveaway już VIP-a? Tak. Może być. Tylko teraz jak go zrobić? Najlepszego gracza w trzech rundach. Trzy VIP-y. A później to... Nie wiem. Dobra, może zrobię coś takiego, bo jednak miesiąc VIP-a to trochę przegięcie. Może zrobię coś takiego, że będą trzy pytania na środku związane z moim kanałem. Kto zgadnie, będzie miał VIP-a na tydzień. Później to załatwię po odcinku. Tylko będziecie musieli mieć razu znajomych. I ja co bym chciał jeszcze powiedzieć, i to będzie związane z moim kanałem, więc ludzie, którzy nie są moimi widzami, to mają przejebane, nie dostaną VIP-a, chuj w dupę i w ogóle. To co, zaczynamy? No to trzeba, to muszę jakieś... A to masz problem, to jakieś, kurde, jakiś pomysł trzeba wymyślić. Dobra, mam pytanie. Pytanie będzie wyskakiwało na środku. Waszym zadaniem jest po prostu odpisać na czacie. Jeśli będą jakieś delikatne błędy, to nie będę o nie narzekał. Ważny jest kontekst, prawda i tak dalej. Łapiecie? Laga złapałem? Tak. Wszystko jasne? Wszystko jasne. A zatem, idę w bezpieczne miejsce i piszę pytanie, a wy wystarczy, że odpowiecie. Teraz pytanie. Pierwsze pytanie. Czekamy, oczywiście na czacie. Ja nie przeczytałem tego. To kto robił ze mną openingi w CS-ie? Kto robił ze mną openingi w CS-ie? Nick. Jak nie odpowiadam na chat, to znaczy, że wszyscy źle piszą. Jak coś. No ludzie, jak możecie nie wiedzieć? Te openingi są takie fajne. Dobre próby, szybko na YouTube! Ja pierdzie, w sumie tych openingów to by... Tych openingów w sumie dużo nie było, tylko dwa. Co by ogromne openingi, openingu szynek. Ale no mnie dropnęła Szymowka i Wulkan, ale kto ze mną był? Izak. Nick. Nie Izak, Izak to kurna. O, demon. No chociaż demon zgadnął. Demon ma VIP-a na tydzień, gratulujemy demonowi. Knight właśnie robił ze mną openingi każde z CS-a i tak dalej. To może teraz drugie pytanie, będzie trochę podchwytliwe, ale Demon, ty nie możesz odpowiadać, bo ty będziesz znał na nie odpowiedź, ok? I już wygrałeś jednego VIP-a. Niech będzie, że VIP nie może się powtarzać w sensie wygrano, ok?
Dobra. Pytanie drugie piszę. A chyba to muszę zmienić. O kurczę. Handyman. Handy gay. To jest trochę takie pochwytliwe. Może być trudne i to sobie, że tylko nieliczni mogliby zgadnąć. Versus nie. To są tak stare dobre osoby. Nie. Jezu, ile mnie jeszcze spadnie. Te osoby, które wtedy się pojedynkowały, to są wymarłe gatunki, już nie grają na wiejskiej, hahaha. Zmela! Jaj! Znaczy dobra, może trochę przesadziłem. No na to szczerze nie zgadniecie, poddajecie się, bo sobie trochę trudne dałem. Daj coś o to nie, nie, nie pomyślisz. Odpowiedź to byłoby... Demon? Przedstaw się, Demon. Hello. I Pepster, ponieważ byłem takim idiotą, że wyzwałem dwóch naraz i to był błąd. Pierwszy i ostatni. Znaczy, dobra. Jedyny błąd to był taki, że Pepster cały czas wpierdalał te apteczki. Mimo to, że był zakaz, nie? Te. Nie, wtedy nie było zasad chyba. Dobra, tak co owak, co muszę dać na pytanie. Dam Stefa, żebyście nie płakali, że tylko z mojego kanału. Tylko jakie? O! No kurna nie! Ciekawy. Nie! Tylko fani mojego kanału będą wiedzieć i chuj. Pytanie drugie jeszcze raz. Pytanie drugie po raz drugi. O kurwa, tylko nieliczni mogliby zgadnąć. No i krokoczy od razu zgadnął. Widać, kto tu czyta, nas oglądał Megamena. Sam mi pisze na kurwa na streamie, nie będę mu teraz odpisywał. No Kamila, byłeś blisko, dobra. Niech będzie, że dam Prokoksowi tego VIP-a, znaczy inaczej, przedłużę mu o tydzień. Okej, okay, Prokoksu? Będzie uczciwie. Dobra, to teraz trzecie pytanie. Jakieś fajne trzecie pytanie związane z moim kanałem, ale żeby też nie było mega trudne. Dobra, mam takie zabawne trochę. Związane z nową serią, więc nowi widzowie powinni wiedzieć, o ile oglądali. Nie razy. Nope. Nope. No i pusak 4, dobrze. W pierwszym odcinku z CS-a dwa razy, w drugim kolejne dwa razy i przy tym czwartym się nauczył w końcu i ugrał swój klacz i byliśmy wszyscy z niego dumni. No to pusak, masz mnie w znajomych czy nie? Bo jak nie, to dodaj, nie? To później to załatwimy VIP-a. Dobra, skoro te VIP-y są na tydzień, to mogę jeszcze jednego dać. Z jakimś pytaniem. Właściciel mnie zajebie, ale co tam, reklama VIP-a będzie, nie? Tak, dokładnie. Ile w ogóle tam ten VIP kosztował? Chyba 11 zł SMS-em na miesiąc. Przelewem 5, a kluczem manko to na 2 miesiące. Dobra, dobre pytanie, muszę szybko pomyśleć. O, mam. Znowu nawiązanie do starych odcinków, bardzo starych. Ty kurwa, bo sam nie wiem. Dobra, nie, nie, dobra, bo widzę, że tu są jednak nowsi widzowie, to jednak coś... o kurwa, wracamy do nagrywania. Nie wiem, kiedy mi przestało nagrywać, wait a second.
What? Kiedy mi przestał nagrywać? Nagranie mi przerwało. Nie! O nie! Dobra, muszę jakąś synchronizację zrobić. Dobra, patrzcie na to. To szybka synchronizacja. Działko się stawia, bije działko, bije działko, bije inżyniera, bije inżyniera, bije skauta, bije snajpera. Dobra, to musi starczyć na synchronizację. Kurwa, kiedy mi się nagranie wyłączyło, nawet nie wiem, nie? To jest smutne. Więc tak, czwarte pytanie. Nie wiem ile odcinka pójdzie się jebać, ale muszę mieć nadzieję, że jak najmniej. Dobra, czwarte pytanie, wymyśl jak jest fajne. Kiedy ci się skończyło nagrywanie? Nie wiem właśnie. Myślę. Ale takie pytanie. No mówię, że nie wiem! Cicho, myślę to pytanie. Myśl. Kiedy może godzin? Dobra, nie będzie. O, takie pytania. Okej, tutaj później to załatwimy, nie? Bo zmienię mapę, jak przestanę nagrywać. No i Leon ma zbipa na tydzień, gratuluję. Ty masz mnie znajomych, prawda? No bo nie przyjąłem cię, Pusek, dlatego ja mówię, przyjmę jak ten. No bo Leon, z okazji 18 zrobiłem mały konkurs na 4 pytania, 4 bity na tydzień. Zostaniesz zbiwa. Mam cię, ale Leon, ty masz mnie ten, znajomych, nie? Bo ty bierzesz udział, no właśnie, to później załatwię ci tego VIP-a, po tej mapie, nie? Będę to załatwiał. A teraz bawmy się, bo nie wiem ile mi nagrania ucięło. Nie wiem, muszę nadrobić skillem, bo ludzie będą płakać. Jaki załóżmy odcinek na 18, tak nie można. To może ciekawostki z życia, myśl, ciekawostki z życia. O, już wiem, wiecie, że byłem wcześniakiem i urodziłem się 2 tygodnie wcześniej? Kto o tym wiedział? Nawet ja nie wiedziałem, bo się za wcześnie urodziłem. Kurwa, nie, to jest złe. Coś innego, jakieś pomysły. Myślcie, no! Chyba nie wymyślę. Luigi, a w ogóle pamiętasz, jak się nazywał ten nasz nienawidzony skoczek z początku ten serwera? Artysta A3, oczywiście. Tęsknię za chłopakiem. Kurwa, ja go muszę poszukać na Steamie i go dodać, nie? A chuj, czekaj, idę na Steama zobaczyć. Chuj, że będę musiał zasłaniać całego Steama, jeśli to będzie na nagraniu. Artysta A3. Ja pierdolę, jest... Artysta A3 się sklonował, jest ich aż 3! Boże! Chuj, dodaję każdego! Artysta ile? Artysta A3! Kurwa, każdy nieobecny 200... Obecny 200 dni temu, da fuck Steam! Kurwa, tęsknię za dzieciakiem wtedy, gdy nic nie mogliśmy mu zrobić, jak robił gomby bossom i zabijał na hita. Kurwa, stare dobre czasy. A ja miałem wtedy stary laptop, który mi strasznie lagował i jakiś szedłem tylko na wiejskiej mogłem grać, bo z żółkiego tepa to nic się nie dało. To teraz jest odcinek. No, odcinek to duże słowo, ponieważ wywaliło mi nagrywanie nie wiem kiedy i to jest takie trudne. Zwłaszcza, że ja teraz nagrywam dźwięk osobno, więc będzie tak problem z synchronizacją. Oczywiście, że nagrywam. Co ty myślisz, że komentarz daje po nagraniu? To trzeba mieć umiejętności, żeby grać, czyli grać, czytaj, latać z Leomanem jak pojebany i nic nie robić i komentować. No niestety, artysta dalej mnie nie przyjął. Ale może kiedyś. Leon, spiek jest zablokowany. Spiek jest zablokowany. Because why not? Dobra, trzeba się pobawić. Legendy głosą, jeśli nie masz co robić, to się baw. No
Soko. Nie chcesz mnie na drużynę. O, Pac-Man. Panie Pac-Man! Wracaj! Czyli to ludzie na tam. Okej. Pac-Man! Kurwa, spieprzył. Kto chce działko? Kto tam wyleciał poza mapę? Luigi. Ło, ja chcę skoczyć na nie. Nie mogę. Najlepszy odcinek ever, nie? To jest poprzedni od... ten. Dobra, nie, ostatni... rok temu ja śpiewałem 100, a dzisiaj wy mnie śpiewacie. Kto się pisze? Nikt. Ludzie się wstydzą. Hurkiem najlepiej. Ludzie się wstydzą. Dawaj najlepiej Hurkiem, zrobimy, weźmiemy wszystkich, zrobimy... Nie chce mi się! Łatwiej było zorganizować wróżkę zębuskę, to ja wybijam wam wszystkie zęby. Cześć. A, i teleport postawiłem, jak ktoś chce, to niech szuka. Co osoby wpuszczą. Weź mnie tepnij też tutaj. Jesteś martwy. Jak to weźmiemy za mapę? Talent! Nie możecie, bo po tej rundzie kończę. Się boję, je mi nagrania posłał. Wiecie, jaki to będzie problem z synchronizacją w ogóle? O Boże. Dobra, zrewajwuję cię. Niestety, nie działa. No, no kurde, o, depły się. Dzień dobry. A pozdrawiam, dzień dobry. Dobre, z tej strony Luigi. To Mateusz będzie miał problemy z jego domem. Jak się bawisz tu Maxa i tego? Jak on miał, bo zapomniałem jego imienia. Ten pies. Jaki pies? Ten pies. O ten? Ja pamiętam, że niedawno gdzieś oglądałem właśnie film z tego, ale szczerze mówiąc to... A, nie pamiętam jak to się nazywał. Też go nie pamiętam, szczerze mówiąc, za chore. Pani się bawisz? Ja pamiętam coś. Dobra, to co, kończymy? Wiem z czego, coś mi tam świta, ale... Zakończmy to... Trzeba to zakończyć wielkim hukiem, demon chodź tu. Sonika oglądam, który się rusza. Trzeba to zakończyć z wielkim hukiem, jak zawsze. Do was nie doskoczę. I jebło. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek ten. No, urodzinowy. I od razu, nie wiem ile to będzie, ale przepraszam za to, że trochę materiału poszło się jebać. Miejmy nadzieję, że trochę. Ja się z wami żegnam, Narka. Ajajaj. To kto liczy na to, co będzie jak najmniej? Na co?